Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Po pewnym czasie chciałbym wrócić do tutoriali związanych z nodami i zakończyć kilka tematów, które już dawno temu zostały rozpoczęte. Dzisiaj chciałem powiedzieć o stabilizacji 2D. Jest taki nod w nowej wersji Blendera, który znajduje się w grupie Distort i jego zadaniem jest stabilizacja obrazu 2D, a dokładnie o co chodzi wyjaśnię za chwilę. Dodatkowo, ponieważ ten nod jest bardzo prosty, ten tutorial chciałem troszeczkę wydłużyć i dodać pewne zastosowanie do niego. Tak jak obiecywałem, zastosowania już przychodzą. Myślę, że to mógłby być taki pierwszy wakacyjny tutorial na temat tego, co można zrobić z Blenderem, korzystając z jego funkcji. No i plan na dzisiaj jest prosty. Na początku przedstawię, o co chodzi z tym nodem. Następnie pokażę, jakie przygotowałem materiały w związku z tym tutorialem. A potem będzie trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym, ponieważ te materiały to jest seria zdjęć, będziemy musieli skorygować ich jasność, przeskalować, aby wszystko liczyło się szybciej, a później zrobić tak zwany tracking. I dopiero gdy to wszystko zrobimy, będzie można pokazać, jak ten nod działa i wykonamy sobie coś takiego jak stabilizację 2D. Tutaj chodzi o to, że jeżeli filmuję cokolwiek kręcąc kamerą trzymaną w ręce albo robię serię zdjęć, to często te zdjęcia są w pewien sposób względem siebie przesunięte. Dlatego, że ręka drży na przykład, albo ja sam zmieniam położenie, albo obiekt się przesuwa. I teraz stabilizacja polega na tym, że zdjęcia, które były robione z ręki, albo film, który został nagrany trzęsącą się kamerą, ustawiam w sposób nieruchomy na obrazie. Czyli tak naprawdę muszę znaleźć jakiś punkt na obrazie, który się rusza niewiele, albo którego ruchy znam, i ten punkt przemieszczać po powierzchni ekranu razem z całym filmem w taki sposób, aby film wydawał się nieruchomy. Może to wydaje się skomplikowane, ale za chwilkę pokażę dokładnie, o co chodzi. Przy okazji, ten tutorial jest trochę bardziej skomplikowany, będziemy musieli wejść w kilka takich rzeczy związanych z Linuxem. W związku z tym, jeżeli ktoś Linuxa nie posiada albo nie chce go używać, to będzie musiał pod Windowsem poszukać sposobów alternatywnych, co pewnie sprowadzi się do poszukania jakiegoś odpowiedniego programu, który zrobi dokładnie taką samą robotę. To, co będę chciał pokazać, to kilka poleceń z tak zwanego command line'a, czyli ze zwykłego okna konsoli. Czyli z miejsca, w którym ludzie pracujący pod Linuxem siedzą najczęściej. Tak przynajmniej myślę. Dobra, więc zaczynamy. To, co chciałem pokazać, to jest edytor nodów, a więc edytor nodów mamy tutaj, Shift F3, aby go włączyć. Naciskam guzik z karteczkami, który oznacza nody kompozytowe, a następnie włączam te nody. Dwa domyślne nody mam na ekranie. Zapewne wszyscy dokładnie pamiętają, o co chodzi. I nod, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, jest bardzo prosty. Przez Shift A otwieram menu. Przechodzę do grupy Distort i nod, o którym powiemy, to jest nod o nazwie Stabilize 2D. Tajemniczo się nazywa, ale jest bardzo prosty. Tak naprawdę to on ma tylko jedno wejście, którym jest obrazek, i jedno wyjście, którym również jest obrazek. Ten obrazek, który jest na wyjściu, to jest obrazek, który może być przeskalowany, obrócony, przesunięty, przycięty i tak dalej, a więc zmodyfikowany. To, co wczytujemy do takiego noda, to jest film lub seria obrazków, które chcemy ustabilizować. Natomiast ta stabilizacja odbywa się na podstawie informacji otrzymanej z innego obrazka, a ten inny obrazek to jest obrazek, który pochodzić może z noda wejściowego. W wersji Blendera 2.63.12 i w okolicznych jest nowy nod wejściowy o nazwie Movie Clip. On jest podobny do noda Image. Nod Image omówiliśmy sobie w tutorialu poświęconym nodom wejściowym, natomiast nod wejściowy Movie Clip wygląda podobnie. Z tym, że w nodzie tym Movie Clip mogę otworzyć sobie film i ten film jednocześnie będzie generował mi przesunięcia, skalę lub kląt, które będą pochodziły ze stabilizacji 2D, którą zrobię w innym miejscu. I ten obrazek, jeżeli go włączę do noda Stabilize 2D, a następnie prześlę wyjście z niego do kompozytora, spowoduje mi ustabilizowanie obrazu. Oczywiście obraz muszę mieć wczytany tutaj i tutaj ten sam, aby nie było żadnych problemów. To sobie zrobimy na samym końcu. A więc na razie zostawiam te nody zupełnie w rozsypce, nie będę ich na razie używał. Natomiast przejdziemy teraz do okna terminala i w tym oknie chciałem pokazać, co mamy przygotowane. Powiększę może troszkę, aby było lepiej widać. I teraz tak, to jest zawartość mojego katalogu domowego i mam tutaj katalog, który nazywa się Pomidor. W tym katalogu jest seria zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym. I te zdjęcia są dosyć spore, więc może pokażę jakieś tam dowolne z nich, na przykład to. To zdjęcie wygląda w ten sposób. Ono jest troszeczkę większe. O, teraz się zmieściło. Jak widać, mamy na pięku sfotografowany pomidor. I to zdjęcie jest dosyć spore, ponieważ na razie widać tylko 26%. Ono ma rozmiar 6000 na 4000 punktów. I teraz takich zdjęć mam całą serię. Jeżeli je wszystkie będę chciał wyświetlać, to one ustawią się w coś w rodzaju filmu.
Tak to mniej więcej może wyglądać. Teraz zmieniam te zdjęcia jedno po drugim. Jeżeli bym te zdjęcia wszystkie połączył w krótki film, to okazałoby się, że otrzymam film, w którym kamera rotuje dookoła takiego pomidora. No i właśnie taki efekt chciałem zrobić, używając do tego celu blendera. Jak widać, zdjęcia robione były z różnych odległości, jest na nich różna ostrość, jest różne światło i to wszystko należałoby skorygować, aby można było z tego obrazka, czy też z serii tych zdjęć, zrobić jakiś w miarę sensownie wyglądający film. No i dlatego jest to dosyć złożona sprawa. A więc teraz tak, te obrazki są spore dosyć. Jeżeli mamy zainstalowany taki pakiet pod Linuxem jak Image Magic, nie wiem czy pod Windowsem jest tego typu program, być może są podobne, to łatwo można sprawdzić za pomocą polecenia Identify, co to są za obrazki. A więc napiszę sobie Identify. I teraz podam nazwę mojego obrazka. Mogę go zaznaczyć środkowym klawiszem myszy, wkleić tę nazwę. I od razu się dowiaduje, że jest to obrazek typu JPEG 6000 na 4000 i tak dalej. Ma ponad 6 MB wielkości. To jest trochę za dużo. Poza tym nie zależy mi na tym, żeby robić film w rozdzielczości przekraczającej jakość IMAXa. Wystarczy, że ten obrazek skonwertuje na przykład do 0,2. 1/10 wielkości tego obrazka to byłaby rozdzielczość 600x400. Jeżeli chciałem zrobić 0,2, to będę miał 1200x800. No i korzystając z pakietu Image Magic mogę skonwertować takie obrazki właśnie w taki sposób, aby nadać im troszeczkę mniejszy rozmiar. Będą się szybciej przetwarzały, a do naszych celów wystarczy w zupełności rozdzielczość filmu taka jak 1200x800. Żeby skonwertować te obrazki, muszę napisać polecenie Convert. Ono pochodzi również z pakietu Image Magic. A później podać nową rozdzielczość obrazka, więc podaję opcję minus size 1200x800, a następnie nazwę obrazka. Tę nazwę mogę sobie wziąć na przykład z tego pierwszego, który jest tutaj. A następnie nazwę obrazka wynikowego, na przykład niech on się nazywa próba.jpg. W tym momencie, jeżeli wcisnę klawisz Enter, odbędzie się konwersja tego obrazka i otrzymam w efekcie obrazek nowy, z tym, że on będzie już troszeczkę mniejszy. Zobaczmy. Identify, próba, JPEG. Już widać, że jego wielkość jest mniejsza. Jednocześnie, jeżeli wyświetlę wszystkie obrazki tak, aby było widać ich wielkości, to widać, że standardowe obrazki, te, które mam tutaj, mają wielkość no, zbliżoną do 6 MB na plik. Natomiast nasz obrazek nie przekracza 500 kB. I to jest OK. Teraz pytanie, jak skonwertować wszystkie takie obrazki, które tutaj mam. Jest ich tutaj troszkę. Możemy policzyć, ile ich jest, pisząc polecenie ls. Powiedzmy sobie minus 1 wc minus l. Mamy 92 pliki, a więc 91 obrazków jest, ponieważ ten to jest właśnie 92. Mogę go usunąć, nie będzie mi potrzebny. I może bez tłumaczenia dokładnie, jak pracuje się w Linuxie, napiszę polecenie, które tą konwersję wykona. Będzie trzeba poczekać, trwa to około 6 minut z tego, co sprawdzałem. A robi się to tak. Dla wszystkich obrazków, czyli dla zmiennej i we wszystkich plikach JPG, zrób coś takiego. Napisz tę nazwę done. Jeżeli zrobię takie coś, to będzie polecenie, które jest pętlą tak naprawdę. Jest to polecenie powtarzające się dla każdego obrazka. A więc dla każdego z tych obrazków, które mam tutaj, to polecenie wykona mi instrukcję echo $i, a ten $i to jest zmienna, która będzie zastąpiona nazwą każdego z obrazków. Te osoby, które nie programują, być może nie muszą się wgłębiać w te szczegóły, nie chcę za bardzo tego tłumaczyć, ale widać, że po wykonaniu tego polecenia wszystkie nazwy się wypisały. I teraz dodam coś jeszcze. Dodam tutaj konwersję obrazka ze zmianą rozmiaru. Minus resize 1200x800 i teraz podam nazwę do konwersji, ale ten program wymaga również podania nazwy wynikowej, a więc tutaj zastosuję taki trik. Napiszę i teraz rozszerzenie JPG zamienię na małe rozszerzenie JPG. Dzięki temu nazwa ulegnie zmianie i będę miał kopię obrazków pomniejszonych, z tym, że one będą miały nazwę taką jak oryginalny plik, ale rozszerzenie JPG będzie pisane małymi literami. No i teraz pozostaje mi tylko wcisnąć Enter i poczekać, aż wszystkie obrazki się skonwertują. Uruchomię nowy terminal. W tym terminalu sprawdzimy sobie, jak to przebiega. Proszę zobaczyć, że mam tutaj coraz więcej plików, które mają małe litery. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, jeżeli teraz wyświetlę sobie taki obrazek, to on będzie wyglądał dokładnie tak samo, ponieważ przy tej rozdzielczości nie jestem jeszcze w stanie zobaczyć gołym okiem straty. Widać, że teraz mieści się w całości na ekranie bez żadnego problemu. OK. Myślę, że konwersja niedługo się zakończy.
i wtedy będziemy mogli kontynuować. To, co będzie trzeba zrobić, to wczytać te wszystkie obrazki do jakiegoś programu, który pozwoli wyświetlić je szybko jeden po drugim, aby ustalić, które z nich są zdecydowanie zbyt jasne. Ja do tego celu myślę, że użyję po prostu GIMP-a. Ale zanim to zrobimy, należałoby ten katalog uporządkować, ponieważ teraz mam obrazki duże, pomieszane razem z obrazkami małymi. A więc zróbmy dla nich osobne katalogi. Zrobię katalog o nazwie JPG duże i tam przeniosę wszystkie obrazki, które mają rozszerzenie JPG, dużymi literami pisane, oraz zrobię katalog, który ma nazwę małe JPG i tam przeniosę wszystkie JPG, które są z małej litery pisane. Dzięki temu mam teraz dwa katalogi i w każdym katalogu są obrazki z każdej osobnej grupy. Jeżeli napiszę ls.jpg, to mam tutaj duże nazwy JPG, ls.jpg małe, mam tutaj małe. Jest ich dokładnie tyle samo. No i teraz tak, chciałbym wczytać wszystkie te obrazki do GIMP-a. To znaczy, wezmę sobie, wczytam te mniejsze. Wczytywałem te większe również, ale plik GIMP-a zajął wtedy coś około 2 GB. No i nie pracuje się zbyt wygodnie z takimi plikami. Oczywiście pamięci by starczyło bez problemu, natomiast czas i tak się dosyć mocno wydłuża. A więc uruchomię GIMP-a. Za chwilkę te obrazki wszystkie wczytamy. Z tym, że ja te obrazki chciałbym wczytać w taki sposób, aby wczytane zostały jako obrazki na warstwie. Dzięki temu będę miał w oknie warstw poszczególne warstwy, będę mógł je spokojnie obserwować. Zatem biorę sobie menu plik i otwieram te obrazki jako warstwy, nie jako pojedynczy obrazek. No i teraz należałoby je znaleźć. Mam gdzieś tutaj ten katalog z pomidorem, mam katalog z JPEG-ami pisanymi małymi literą, zaznaczę wszystkie i nacisnę po prostu otwórz. No i teraz będzie się odbywało wczytywanie tych obrazków. Zużycie pamięci będzie można obserwować, ale nie widać go teraz, więc nie ma chyba o nim co mówić. Chwilę to zajmuje, więc musimy poczekać. GIMP zaraz utworzy te obrazki, będzie wszystkie wczytywał. Już widać, że to wczytywanie się odbywa. No i dostaje coś w rodzaju kliszy filmowej. Oczywiście to są poszczególne warstwy, obrazki są wczytane jeden za drugim. I tak naprawdę wczytuję tutaj tylko po to i tylko z tej przyczyny, aby zobaczyć, jak te obrazki się różnią jasnością. Tam, gdzie będzie na przykład słońce świeciło podczas robienia zdjęcia, obrazek będzie wyraźnie jaśniejszy i taki obrazek będzie wtedy trzeba skonwertować lub też przerobić go tak, aby był niezbyt jasny. No i teraz tak, wczytałem ostatnią warstwę i teraz, jeżeli będę przewijał, to każda warstwa będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Uzyskuję dzięki temu z warstw efekt takiej kliszy filmowej jakby. No i jeżeli przesuwam, to łatwo znaleźć obrazki, które są zdecydowanie za jasne. Widzę tutaj jeden taki. Ten jest zdecydowanie za jasny. Jeżeli go kliknę, to nic się nie stanie. Dzieje się tak dlatego, że teraz widoczne są wszystkie warstwy w oknie GIMP-a. A więc każda warstwa leżąca jedna nad drugą powoduje, że te niższe są zasłonięte przez wyższe. Mogę oczywiście wyłączyć widoczność warstw. No jest to dosyć żmudna rzecz. Wystarczy, że nacisnę to oczko tutaj. Ale tak naprawdę musiałbym wyłączyć wszystkie warstwy od samej góry. A więc jeżeli wyłączę tę, później tę i tę, to wtedy będę uzyskiwał widoczność każdej warstwy leżącej pod spodem. Można zrobić oczywiście krócej. Wystarczy tylko przewinąć do tego obrazka, który jest zbyt jasny. On jest tutaj. I z klawiszem Shift wystarczy, że kliknę na to oczko. W tym momencie wyłączam wszystkie warstwy, a widać tylko tę, którą kliknąłem. I tak mogę zrobić z każdą inną warstwą. Automatycznie przełączyć się na widoczność danej warstwy. No i widać teraz, że ta warstwa, która jest jaśniejsza, to rzeczywiście było zdjęcie zrobione z jakimś dziwnym ustawieniem światła. Nawet nie świeciło tutaj zbyt dużo słońca, ale jakoś tak ustawiły się naświetlenia, że zdjęcie jest wyraźnie jaśniejsze. No i teraz pytanie, jak skorygować to zdjęcie tak, aby ono było ciemne, tak samo jak te wszystkie pozostałe, aby nie było efektu błysku na scenie. Otóż okazuje się, że w GIMP jest to dosyć proste, ponieważ mam informację o takiej ogólnej jasności obrazu. Jeżeli wezmę sobie, skorzystam z menu obraz, to jest tutaj coś takiego jak właściwości obrazu, ale to nie jest jeszcze chyba to, zaraz zobaczymy. Nie, to nie jest to. W tej chwili zapomniałem, gdzie była ta opcja, za chwilkę sobie przypomnę. Musimy popatrzeć na przykład na kolory. O, w tym menu. W menu kolory mam informację w menu, która nazywa się informacje i mam tam coś takiego jak analiza sześcienna kolorów, średnia krawędzi, wygładzenie palety oraz histogram. Ten histogram to jest informacja, która mnie w tym momencie interesuje. Jeżeli włączę sobie histogram, to dostaję takie małe okienko. To jest jedna z palet narzędzi, które mogą umieścić nawet tutaj gdzieś w tych panelach, zadokować ją i korzystać z boku. Ale mnie interesuje w tym momencie to, co jest w tym histogramie napisane pod spodem, jeżeli powiększę to okienko.
to widzę tutaj napis średnia 156,8. To jest ważna informacja dla mnie. Natomiast sam histogram to jest tak naprawdę tylko wykres, to jest taki przekrój jakby. Tam, gdzie na osi X jest jasność danego koloru, a na osi Y jest ilość tego koloru. A więc widać, że kolorów naprawdę czarnych mam zero na obrazku. Jakichś takich w miarę jasnych jest większość i bardzo jasnych, prawie białych jest znowuż niewiele. Tak to wygląda, oto zwykła rzecz. Mogę ten histogram zobaczyć również dla koloru czerwonego. Intensywność koloru czerwonego i ilości tej intensywności wyglądają mniej więcej w taki sposób. No tak to wygląda. Tutaj mam kanały RGB, więc widzę wszystkie kanały naraz. No i teraz średnia wynosi dla tych kolorów 131. To jest wartość matematyczna, która tak naprawdę nie mówi o takiej ogólnej jasności obrazu, ale tak czy inaczej możemy porównać tą wartość z innymi wartościami z innych warstw. Teraz na przykład dla tego obrazka średnia wynosi 89, dlatego mam średnią 86, dlatego średnia jest 87. Tutaj gdzieś na dole jak kliknę, średnia wynosi 81. A więc widzę, że średnia z histogramu tych wszystkich wartości kolorów wynosi tak mniej więcej od 80 do 90. A dla naszego jaśniejszego obrazka wynosi ona aż 131, dlatego właśnie on jest jaśniejszy. Jest to bardzo prosta zależność. Oczywiście nie jest to takie ścisłe, jak mogłoby być, ale wystarczy do naszych potrzeb. No i teraz, aby ten obrazek przyciemnić w odpowiedni sposób, tak jak są przyciemnione, czy też tak jak ciemne są wszystkie te poza nim, należałoby skorygować troszeczkę na przykład kanał gamma na tym obrazku. Ewentualnie można byłoby spróbować wygładzić troszeczkę poziomy. Wyobraźmy sobie, że ta średnia to jest taki punkt, który znajduje się gdzieś w środku, gdzieś tutaj by był, gdybym go narysował na tej osi od lewej do prawej na osi X. I można zrobić coś takiego, używając narzędzia, które znajduje się w kolorach, które nazywa się poziomy. Poziomy jest to ten sam histogram, który dodatkowo pozwala mi jeszcze przesunąć tą wartość średnią, czy też wartość środkową. Jeżeli wartość środkową przesunę troszeczkę w jedną ze stron, to zaraz się okaże, że mój obrazek robi się ciemniejszy. Ten histogram teraz sobie tutaj umieszczę na boku gdzieś, żeby mi za bardzo nie zasłaniał. Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Widać od razu, że tutaj się zmienia histogram, natomiast teraz mam wyświetlaną tylko jedną warstwę i to nie tą, o którą chodzi. Muszę wyświetlać sobie tą właściwą. I teraz tak, jeżeli przesuwam środek, to jednocześnie widać, że mój histogram przesuwa się w jedną z którychś tam stron. Jednocześnie widzę też, jaka jest jego wartość średnia. No i teraz mam wartość 89. Proszę zobaczyć, teraz jest wartość 92 nawet. Obraz się przyciemnił, nabrał troszeczkę kontrastu. I to jest prawie to, co mogłoby być. Nawet tak patrząc po sąsiednich klatkach, wydaje się całkiem sensowne. Może nawet trochę za bardzo jest ten kontrast tutaj podbity, dlatego że pochodził on z obrazka o innej jasności. Ustawię na poziomach gdzieś w tym punkcie, ten punkt środkowy. No i teraz, jeżeli wcisnę OK, to mój obrazek już się zbytnio nie wyróżnia z całego tła. Jeżeli będę klikał po obrazkach, to zobaczę, że tu jest 113 średnia, u mnie jest 119, tu jest 105, 106, 109. No myślę, że można byłoby troszeczkę jeszcze podciągnąć ten poziom. Weźmy go trochę jeszcze, przyciemnijmy. Odrobinę. No i też gdzieś tak. Zobaczymy, czy nie będzie za dużo teraz. Można przegiąć również w drugą stronę. Teraz mam 101 średnią, podczas gdy 105, 106, 109 jest w okolicy, więc troszkę jest za ciemny, cofnę. I ostatnia korekta, żeby już nie męczyć, że tak powiem. Odrobinę go tylko przeciągnę. OK. No i teraz skorygowałem. Wychodzi średnia jasność 116. Myślę, że to jest na tyle akceptowalne, że nie będzie już się wyróżniało. Teraz przewinę jeszcze raz całą listę. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś nie ma jakiegoś jaśniejszego obrazka. No, jest tak w miarę, powiedzmy, akceptowalne. Przesuwam. Jest chyba w porządku. Myślę, że tak mogłoby zostać. I teraz tak. Ten jeden, jedyny obrazek, który tutaj mam, należy teraz zapisać na dysku jako obrazek poprawiony. Ale na razie nie wiem, jak on się ma nazywać. Nie widzę tutaj jego nazwy. Nie wiem, jak ta warstwa się nazywa. Należałoby zmienić skalowanie tych warstw, czy też rozmiar podglądu na troszeczkę mniejszy. I teraz widzę od razu, że obrazek nazywa się DSC coś tam 6373. Ponieważ to jest jedyna warstwa widoczna, mogę ten swój obrazek teraz bez problemu zapisać. A więc zapisuję go. I to jest ten mój DSC 6353 obecnie, ponieważ taki wczytał się jako ostatni, ale muszę go zmienić. A więc zmieniam mu nazwę na 373. Oczywiście taki istnieje w tym katalogu, więc będzie go trzeba nadpisać. Daję zapisz. Oczywiście zastąp.
Oczywiście będzie eksportowanie warstw, ponieważ w JPEG-u nie mogę zapisać tych wszystkich warstw, a to nie ma znaczenia, one są niewidoczne, te warstwy, więc nic się nie stanie. Połącz widoczne warstwy, była tylko jedna. Jakość ustawiam na 100%, aby uniknąć straty wynikającej z kompresji plików JPEG. No i mam zapisane. I teraz w zasadzie należałoby obejrzeć, jak taki zestaw obrazków wygląda, więc wracam do swojego terminala. Uruchomię może wszystkie, podgląd wszystkich obrazków. Weźmy sobie program o nazwie EOM, to jest Eye of Mate. No i teraz przeklikajmy przez nie tak dość szybko. Zobaczymy, czy coś się będzie z nimi działo. Weźmy sobie. Ten program działa dosyć powoli. Wezmę może jakiś inny. Weźmy sobie ten, chyba działał troszkę szybciej. O tak, ten działa błyskawicznie i teraz przewijając widzę, co się dzieje. Oczywiście teraz skacze mi ten program w sposób straszny, dlatego że sortowanie odbywa się w zupełnie bezsensowny sposób, a to nie ma teraz takiego znaczenia. Dobra, myślę, że teraz jesteśmy gotowi. Mamy ten katalog JPEG, jeszcze raz popatrzmy, teraz jest lepiej. Kolejność mam ustawioną elegancko, w porządku. No i teraz należałoby zrobić taką rzecz jak stabilizacja tych obrazków. A więc wczytam te zdjęcia do Blendera teraz. Gimpa będę mógł już zamknąć. Nie będę zapisywał tego pliku z tyloma warstwami. Gdybym to zrobił, zająłby trochę miejsca. Gimpa mogę zamknąć. No i teraz wracam do Blendera. W Blenderze mam otwarte jeszcze swoje stare okno z nodami. Teraz, aby wczytać te obrazki wszystkie naraz w postaci filmu, mogę oczywiście użyć takiego noda jak Movie Clip albo Image, ale to w ogóle nie w tym panelu będziemy pracować. To, co chcę pokazać, to jest nowa rzecz, która wiąże się znowuż z obróbką filmów i z animacją i nie jest tak naprawdę na tym etapie kursu jeszcze zalecana, więc nie będę tłumaczył wszystkich szczegółów. Ale to, co chcę pokazać, to jest menu zmiany widoku i z tego menu musimy wybrać coś takiego jak Movie Clip Editor. Jest to edytor wideo, który pozwala robić takie rzeczy właśnie jak stabilizacja 2D, ewentualnie śledzenie punktów na obrazie, tracking tak zwany i tak dalej. No i teraz tak, edytor jest bardzo prosty. Wystarczy, że wczytam do tego edytora jakiś film. W tym momencie będę chciał wczytać te swoje obrazki pomidora, a więc zaznaczam je wszystkie, one tutaj są. Zaznaczam klawiszem A, daję Open Clip, no i te obrazki wszystkie są wczytane. Widać je tutaj na podglądzie. Teraz warto zwrócić uwagę na ten punkt, który jest w lewym dolnym rogu ekranu. Mamy tutaj taką jedynkę i to oznacza pierwszą klatkę animacji, ponieważ ten zestaw zdjęć traktowany jest tutaj jako animacja. Teraz widać tutaj też taki niebieski, dosyć ciemny pasek. Ten pasek to jest pasek tak zwanego stanu pamięci podręcznej. Jeżeli ten pasek będzie miał jasny kolor, jak to za chwilkę zobaczymy, o teraz, to znaczy, że te zdjęcia, które są na jasnym obszarze, zostały zapisane w pamięci i program nie musi ich wczytywać. Natomiast te, które są na ciemnym tle, nie są wpisane do pamięci. Ilość pamięci przeznaczoną na obrazki można sobie ustawiać w konfiguracji i przez naciśnięcie Ctrl-Alt-U w zakładce System można takie coś zmienić. Zakładka System. I teraz tutaj ustawiam sobie Memory Cache Limit. Obecnie mam ustawione 16 GB cache'a. No i do tej pamięci może być wczytywana cała seria obrazków, nawet całkiem spore filmy tam wchodzą. Ok, więc teraz tak. Widać, że ten niebieski pasek sięgnął do pewnego momentu, tam się odtwarzał bez żadnego problemu, aż nagle się urwał. Oczywiście warto wiedzieć, że obrazków było 91, a więc przy 91 klatce nastąpił koniec filmu i dalej po prostu nic nie ma. A więc w tym miejscu musimy ustawić sobie również koniec naszego filmu, koniec całej animacji. Jeżeli ktoś pamięta tutorial o podstawach animacji, to wspominałem tam, że długość animacji wyrażona jest w klatkach i można tę długość określić ustawiając ją w polu end, a więc wpiszę tutaj 91. W porządku, teraz enter. I teraz na szarym podglądzie w oknie timelinera widzę swoją animację. Mogę lewym klawiszem myszy przesuwać się po niej w przód i w tył. I tak by wyglądał mój film, gdybym go zrobił w tej chwili. Tak bardzo trząsłby się obraz, co nie byłoby zbyt przyjemne do oglądania. No wiadomo, że nikt nie lubi aż takiej szarpaniny oglądać, ale ponieważ miałem statyw, ustawiałem go w odległości 2 metrów od tego pomidora na pieńku, no to w tym momencie nie było możliwości, żeby zrobić idealnie równe zdjęcia. Tylko tak pi razy oka mogłem celować mniej więcej, żeby pomidor znajdował się w środku obiektywu. No i teraz właśnie należy ten obraz ustabilizować i dlatego właśnie jesteśmy w tym edytorze.
W tym edytorze można robić stabilizację obrazu 2D poprzez dodanie tak zwanych specjalnych markerów. Marker jest to taki specjalny punkt, który przykleja się jakby do fragmentu obrazu, a cały Blender później stara się zachować ten punkt na tym właśnie obrazie, nawet gdyby ten punkt miał się przesunąć. Aby taki marker wstawić, wystarczy wcisnąć lewy klawisz myszy z klawiszem Ctrl. Zrobię to tutaj. Jak widać, dodałem takie malutkie coś. Jeżeli powiększa, to dostaję taką małą krateczkę. Ta kratka jest to obszar, który będzie śledzony. Oczywiście teraz jest na zielonym tle, więc to nie ma w ogóle sensu. Mogę ten marker obrócić, mogę go powiększyć, mogę skalować go również klawiszem S. Ok? Mam także takie menu jak Marker Display i mogę w tym menu w ustawieniach włączyć również takie coś jak Search, taki checkbox. W tym momencie dostaję również obszar poszukiwania obrazu. Zauważmy, że jeżeli będę miał w obrębie tego markera jakiś, powiedzmy sobie, punkt, który jasno świeci, jakiś odblask światła czy coś, i ten odblask światła wyskoczy poza ten marker, ponieważ będzie bardzo szybkie przesunięcie kamery, to w tym momencie program śledzący się zwyczajnie zgubi. No i dlatego właśnie określa się tą strefę szukania, która pozwala wrócić jakby markerowi na to położenie, które właśnie uciekło. No więc teraz tak, ustawię ten marker za pomocą klawisza G na samym środku pomidora. Od razu widać, że ustawiając ten marker, przesuwając go, dostaje też dużej jakości powiększony podgląd w okienku na panelu z narzędziami, tam gdzie mam panel track. No i teraz skalując odpowiednio, mogę ustawić sobie odpowiedni zakres szukania, no i tak, żeby ten marker znajdował się mniej więcej w środku. Może wezmę go jeszcze troszeczkę, przeskaluję, żeby był troszkę mniejszy. I teraz to, co jest z tym markerem istotne, to to, że obszar szukania jest dość spory, a więc samo szukanie może zająć dużo czasu podczas śledzenia, natomiast obszar, który będzie trakowany, to jest całe wnętrze tego kwadraciku wewnętrznego, a więc cały ten obrazek będzie starał się pozostać cały czas w obszarze tego kwadratu. A więc samo śledzenie będzie szukało takiego czerwonego pasa na górze, czegoś żółtego w środku i później takiego pasa na dole z jakimś tam białym fragmentem plamy. Tak będzie działał ten marker. Oczywiście są tutaj jeszcze ustawienia śledzenia i mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, na przykład takie coś jak szybkość śledzenia. Teraz jest najszybsze, ale wybiorę sobie na przykład real time, aby troszeczkę wolniej to się odbywało, po to, żeby obraz nie skakał, żeby można było obserwować ten proces. No i teraz tak. Jestem na scenie ustawiony w klatce 41. Powinienem zrobić to wszystko w klatce pierwszej, a więc się przesunę do klatki pierwszej. I proszę zobaczyć. Tutaj ten marker się przesunął. On został w swoim starym miejscu. Natomiast zdjęcie jest względem środka czy też tego położenia przesunięte. A więc tak naprawdę muszę swój marker ustawić na miejscu, które chcę wyśledzić. Oczywiście tu będzie dużo żmudnej roboty, ponieważ ten marker się będzie gubił co chwila, dlatego że są bardzo silne skoki pomiędzy zdjęciami. Nie jest to płynne przejście jak z kamery, bo to były fotografie. Więc będzie trzeba też poprawiać ręcznie cały ten proces. No ale to nic. Teraz tak, jak już mam taki marker ustawiony, jestem pewien, że chcę śledzić to centrum, to miejsce, z którego pomidor wyrasta, no to wystarczy to po ustawieniu uruchomić. Naciskam w panelu track guziczek, który przypomina troszeczkę strzałkę play. Mogę śledzić do przodu, przesuwając się klatkami w stronę rosnących klatek, albo do tyłu. Oczywiście tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, zaraz będzie widoczna. Mam tutaj taką żółtą plamkę. Ta żółta plamka oznacza, że w tym miejscu pojawił się marker, który wyśledził, czy też wytrakował mi to miejsce, a było tak dlatego, że tam jest klatka 41 i tutaj ten marker jest już ustawiony. A więc wszystkie zapamiętane pozycje wytrakowane dla danego markera będą zaznaczone na żółto. Dobra, już dosyć gadania, wracam teraz do klatki pierwszej i uruchamiam śledzenie. Gdy uruchamię śledzenie, to program przeskakuje automatycznie z pierwszej klatki do drugiej i ponieważ wyskoczył poza obszar, którego już nie mógł wyśledzić, to się wziął i zgubił. I teraz niestety dochodzi ta ręczna robota. Widać, że pierwsza klatka jest na żółto, a więc się wytrakowała. Natomiast teraz muszę wziąć ten marker, przesunąć i ustawić go znowuż mniej więcej na środku tego serca pomidorowego. I znowuż uruchamiam śledzenie i tu stało się więcej rzeczy. Widać było, że coś zamigało. I tak za szybko to leciało. Więc zmniejszę tą prędkość jeszcze troszkę. Weźmy sobie na przykład pół prędkości. No i teraz tak. Wróćmy do tej pierwszej klatki. Widać, że tu się pojawia pewnego rodzaju kreska. I teraz marker stoi sobie w położeniu wyjściowym, a środek tego markera to jest centrum wytrakowanego obszaru. Przy przejściu do następnej klatki tracker, czy też marker, przesuwa się razem z obrazem w to miejsce, które wyśledził. Tam jest po prostu to miejsce, które on ma śledzić, którego ma się trzymać. Natomiast ścieżkę, którą pokonał na obrazie 2D, reprezentuje właśnie ta czerwona linia.
No i teraz kilka klatek dalej również zostało wyśledzonych. Te klatki, do których jeszcze nie dotarłem, pokazane są na taki ciemno-niebieski kolor. Jeżeli przesunę kolejną klatkę, to widać, że obraz przesunął się lekko w dół. Teraz obraz przesunie się mocno w lewo i ten marker cały czas trzyma się środka pomidora, później w tą stronę, później w tą, później troszeczkę tylko i tak dalej. Jeżeli będę próbował ustawić sobie śledzenie od samego początku, teraz jest pół prędkości, no to widać, że zbyt szybko to przeleciało. Znowuż musimy przesunąć marker w to miejsce jeszcze raz. To widać, być może jeszcze za szybko jest, że ten marker rzeczywiście działa. A więc chciałbym to pokazać i teraz widać, że on leci jakby po położeniach. Proszę zwrócić też uwagę na to, jak zachowuje się to okienko do trackowania. Zróbmy to jeszcze raz od drugiej klatki. To okienko stara się trzymać cały czas film w takim miejscu, żeby maksymalnie przypominał to pierwsze, które ustawiłem podczas trackowania. No i teraz przy kolejnym traku mamy znowuż silny skok, a więc przesunę go tutaj i znowuż trackujemy. Tu się znowuż zgubił, a więc ustawiam centrum. To jest niestety dużo ręcznej roboty i bez większego tłumaczenia tego panelu musimy niestety to jakoś przeżyć. Widać, że te markery ustawiają się mniej więcej w jednym obszarze, ta linia, którą pokonał marker, nie jest tak bardzo rozstrzelona, dlatego że w miarę pomidor znajdował się w centrum zdjęcia. Tutaj mamy jakieś zdjęcie bardzo jasne, ale to już trudno. Znowu już wyskoczył. Oj, tu była duża różnica między położeniami zdjęć i widać, że musi przeskoczyć z jednego do drugiego miejsca. A teraz proszę zobaczyć, co się dzieje, jeżeli cofam. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten trackowany obraz. Widać tutaj takie niewielkie skoki, a to wynika stąd, że po prostu czasami ten program się lekko gubi. Nie trafia dokładnie tam, gdzie miał trafiać. To można wszystko oczywiście skorygować ręcznie, więc mogę ręcznie każdy marker ustawić we właściwym miejscu. Oczywiście jest to żmudne, gdybym miał robić na przykład z filmem, który ma 1000 klatek, to po prostu uświerku. Cały dzień bym siedział, pewnie bym nie zdążył do wieczora. Puszczamy jeszcze raz, trackowanie znowu się zgubiło. Jesteśmy już na klatce 23, więc nie jest aż tak dużo roboty przy tych 90, no ale chwilę czasu to zabiera. Proszę o cierpliwość, zaraz to skończę. Niestety dość szybko się gubi nasz system trackujący, ale przy takich skokach ja się mu wcale nie dziwię. Oczywiście im dokładniej zrobimy te ustawienia, tym ładniejszą animację dostaniemy później. Dlatego warto się przyłożyć i zrobić to jak najbardziej porządnie. Ok, tutaj troszeczkę przyspieszę, aby można było mniej czekać, a to wszystko i tak będzie trzeba manualnie prawie zrobić. A więc za chwilkę myślę, że będzie to gotowe. Ok, szanowni państwo, myślę, że teraz można byłoby zobaczyć, jak ten nasz program trackujący wygląda. Jeżeli odtworzę całą animację, to wygląda to mniej więcej tak. Wszystkie te linie, które tutaj są, pokazują położenia tego centrum pomidora, na które starałem się wycelować, a jednocześnie w oknie podglądu widać, jak blisko tego centrum rzeczywiście jestem. Widać niestety, że pomidor troszeczkę drży tutaj. No i w związku z tym należałoby ten track jeszcze poprawić, poprzesuwać minimalnie niektóre z tych punktów już ręcznie i stracić na to oczywiście mnóstwo czasu. Widać tutaj taką jedną pozycję, niezbyt ciekawą. O tu widać taki skok. Proszę zobaczyć w tym miejscu, gdzie jest centrum. Powiększę może troszeczkę to narzędzie, aby było to lepiej widać jeszcze. Teraz jeżeli się przesuwam, widać, że pewne momenty automatycznego trackowania ustawiły centrum troszeczkę błędnie. I to nie jest wina Blendera w tym momencie. Tu na przykład jest wyraźne zejście na tych klatkach z centrum do boku, a później skok na centrum. Znowu widać, poprawiłem ręcznie coś. To nie jest wina Blendera. Blender zrobiłby coś takiego, że gdyby ten obraz był w miarę stabilny wstępnie, nie byłoby takiego czegoś jak obrót na przykład tego obiektu, to track działałby bezbłędnie. Natomiast tutaj jest problem taki, że cały czas zmienia się ta strefa, która ma być wytrackowana, a więc ten obraz zmienia kształt. A przy zmianie kształtu trudno powiedzieć, gdzie jest jego środek. No i stąd właśnie te częste gubienie się trackera i tego typu problemy. Dlatego właśnie ten tutorial jest troszeczkę być może zbyt trudny tak na pierwszy raz dla początkujących, ale mam nadzieję, że sobie wszyscy poradzą. Troszeczkę poprawię tych kilka punktów. Przejdźmy też dalej. Teraz już nie patrzę na to, co dzieje się w ekranie głównym, tylko cały czas na ten malutki podgląd i sprawdzam, jak dobrze ustawione jest centrum. Tutaj również jest jakieś ostre zejście. Przesuńmy się w tą stronę troszkę. Jeszcze jest skok duży. Ten skok oczywiście będzie skutkował później na filmie nieprzyjemnym drgnięciem obrazu.
Dlatego warto unikać takich rzeczy. No ale niestety trzeba by na to było poświęcić dużo więcej czasu, żeby zrobić to porządnie. Stara prawda, jeżeli coś chcemy mieć zrobione porządnie, trzeba się przyłożyć wcześniej i dopiero wtedy wychodzi ok. No i zostawię to na razie w ten sposób. Tu jest też jakiś taki nieprzyjemny skok między jednym a drugim. Zobaczmy teraz. No, jest troszkę mniejszy. No dobra, myślę, że metoda powinna być w miarę znana. No tutaj będzie i tak kilka skoków, ale teraz tak, co z tym możemy zrobić dalej? Otóż mam wytrakowany pewien punkt obrazu. Ten punkt podczas zwykłego filmu rusza się tak, jak pokazuje ta przerywana, czy też nie przerywana, czerwona i niebieska linia. Ok? Tak to wygląda. No i teraz, jeżeli chciałem ustabilizować ten punkt, który już przyklejony jest do obrazu, to mogę przykleić ten punkt bezpośrednio do ekranu, powodując, że to obraz się będzie ruszał, a ten punkt będzie nieruchomy. I mogę zrobić to nawet w tym momencie, używając narzędzi, które tutaj mam. Jest coś takiego jak Lock to Selection. Selection w tym momencie to jest ten mój marker. A więc jeżeli już jest zaznaczony, a jest biały, jeżeli wcisnę A, to go odznaczę, będzie tylko taka kratka, prawym klawiszem go mogę zaznaczyć. Jeżeli zrobię Lock to Selection, to w tym momencie przyklejam tak jakby szpilką ten marker, a ponieważ on jest przyklejony do obrazu, to obraz się będzie musiał przesunąć po to, żeby do tego markera dotknąć. Teraz mój film wygląda w taki sposób. Widać, że się dużo uspokoiło rzeczy i myślę, że tak możemy to zostawić. Oczywiście tutaj do korekty jeszcze światło, jakieś drobiazgi związane z powiększeniem, ale to jest wstęp do takiej stabilizacji, o którą nam chodzi. Oczywiście w tym momencie to nie jest żadna stabilizacja, to jest tylko przypięcie tego markera, nic więcej. Ale taka jest idea jakby. No i teraz. Widać, że obraz, ponieważ był ustawiony w różnych miejscach, skacze i wychodzi czasami w jedną stronę, czasami w drugą. Wygląda to dość nieprzyjemnie, a zatem najbezpieczniejszym sposobem byłoby go nieco przyciąć. Gdybym ten obraz przyciął, zmniejszył go, odcinając te nierówne, niespokojne brzegi, to bym dostał całkiem normalnie wyglądający kawałek filmu. I to właśnie o to chodzi. A więc, żeby takie coś zrobić, nie wystarczy mi już ten panel narzędzi, który mam tutaj, tylko muszę z dołu rozwinąć sobie menu i wziąć sobie rekonstrukcję. Rekonstrukcja pozwala mi na stabilizację obrazu 2D. Teraz, jeżeli rozwinę sobie te narzędzia, to proszę zobaczyć, mam coś takiego jak stabilizacja 2D. I teraz w tej stabilizacji 2D na razie mam wszystko nieaktywne. To dlatego, że nie włączyłem checkbox. Jeżeli włączę checkbox, to teraz do stabilizacji 2D mogę dodać zestaw markerów, które są przypięte do obrazu. I ten obraz powoduje, że markery mogą się ruszać. Jeżeli natomiast użyję tych markerów do stabilizacji 2D, to w tym momencie te markery zostaną zatrzymane, a obraz będzie się próbował do nich dostosowywać. Ponieważ mam tylko jeden marker tutaj i on dotyczy tylko centrum tego pomidora, to będzie potrzebny mi tylko jeden marker, a więc dodam go naciskając guzik plus, on tutaj wskoczył i teraz mam już stabilizację prawie że zrobioną. Oczywiście włączę sobie jeszcze auto scale, żeby odpowiednio przeskalować obraz w taki sposób, aby on automatycznie mógł odciąć te swoje brzegi i to jest wszystko, co musimy zrobić. To jest aż tak proste. Jeżeli teraz odtworzę, to ta stabilizacja na razie szaleje. Mogę wziąć jeszcze stabilizację, włączyć w ten sposób. I teraz widać w każdym momencie, jaki jest mniej więcej rozmiar obrazu, jakie jest położenie tej mojej klatki na obrazie. Wszystko to strasznie skacze, wygląda bardzo nieprzyjemnie, ale widać, że w tym miejscu na przykład klatka sięgnęła prawie do granic. I teraz cały ten obszar tego prostokąta to jest maksymalny zakres przesunięć mojego obrazu, który dostałem. Im ten obszar jest bliższy mojej klatce, tym mniejsze będą drgania obrazu oczywiście, no, ale tutaj wyszło tak jak wyszło. Okay? A więc gdzieś w jakimś skrajnym położeniu obraz będzie znajdował się w tym rogu również. Tym się można na razie w ogóle nie przejmować. Mogę to nawet wyłączyć. Mam tutaj stabilizację zrobioną, jest autoskalowanie, wszystko jest w porządku. No i teraz mogę wrócić do nodów. A więc naciskam Shift F3 i w moich nodach muszę teraz wczytać dokładnie ten sam zestaw obrazków. Render layers nie będą potrzebne. W Movie Clip wczytuję swoje obrazki. To znajduje się w katalogu Pomidor, w małych obrazkach JPEG. Zaznaczam wszystkie, mam wczytane. Jeżeli włączę sobie viewer, to mogę na podglądzie ten obrazek zobaczyć. Animacji niestety nie zobaczę, ponieważ viewer odświeża się zbyt wolno i nie jestem w stanie tego zobaczyć. I tutaj widać oczywiście, że cały ten obrazek jest skaczący. Okay? Skacze jak szalony, ponieważ widzę teraz surowe obrazki. No więc teraz te surowe obrazki podłączę do mojego stabilizatora 2D.
włożę go do viewera. Oczywiście widzę, że nic się nie zmieniło. No i teraz to, co mam stabilizować, to są właśnie obrazki, które już wczytałem, więc wczytuję tutaj jeszcze raz. To jest troszeczkę może niezbyt takie intuicyjne, ale jeżeli to zrobię, to od razu widzę, że coś się zmieniło. Mój obrazek się powiększył. Proszę zobaczyć, jeżeli viewer podłączę do tego noda movie clip, to w tym momencie ta klatka, w której jestem, 33, wygląda w taki sposób. Jeżeli podłączę się do stabilizacji, wygląda w taki sposób. Coś się zmieniło. No i teraz właśnie to jest ta stabilizacja. Stabilizacja bierze sobie obrazki stąd, a raczej ich przesunięcia, skalę, obrót i te inne rzeczy uzyskane w edytorze klipu. Ten klip pochodzi właśnie z tamtego edytora. No i viewer mi to tylko pokazuje. A więc jeżeli teraz spróbuję przesunąć się po tych klatkach, otrzymam obraz ustabilizowany i on wygląda mniej więcej w taki sposób. A więc jak sądzę, jest to różnica wręcz zabójcza. No i myślę, że to jest to, co chciałem w tym materiale pokazać. Zróbmy do końca ten cały materiał, zróbmy filmik, zobaczmy jak to wyjdzie. A więc podłączam teraz obrazek ze stabilizatora 2D do kompozyta. Należy teraz wyrenderować obraz zupełnie normalnie, bez najmniejszych problemów. Output ustawię na taki katalog, jaki mam tutaj. A więc to jest ten mój pomidor. Mamy duży JPEG, jest mały JPEG. Zrobię jeszcze katalog naciskając klawisz I. I tutaj będzie stable, czyli stable, mówiąc fachowo. I to jest katalog, w którym umieszczę obrazki po wyrenderowaniu. One są automatycznie przeskalowane w taki sposób, aby obciąć te wszystkie niepotrzebne latające krawędzie. A więc jeżeli takie coś już mam, to mogę nacisnąć po prostu przycisk render i w tym momencie otrzymam obrazki PNG, które będą do tego katalogu wrzucone, ustawionego tutaj jako stable. Nie chcę obrazków PNG, zróbmy od razu z tego film. Wybiorę sobie tylko kodek H264, encoding zostawię bez zmian, jedynie zmienię kontener na matroskę. Bez dźwięku, no i 24 klatki na sekundę. Być może to jest trochę za dużo. Wolałbym dać tutaj klatek na sekundę, ja wiem, z 15 może. No, zróbmy 15. I teraz animacja. Jedziemy. Chwilę to potrwa. Widać, jak tutaj przebiega renderowanie. Miga tutaj klatka 38, 42, 50. Za chwilkę to się skończy i powinniśmy mieć gotowy film. OK. Film się zakończył. Mogę teraz w terminalu spróbować go wyświetlić. Mój film powinien być w katalogu Stable i nazywa się, tak jak to Blender lubi, klatkami początkowymi i końcowymi. A więc weźmy sobie na przykład Emplayera, podajemy nazwę tego filmu, no i mam. I to jest elegancko zrobiony film, ustabilizowany ze zdjęć. OK? 15 klatek na sekundę, po to, żeby nie był zbyt szybki. Uruchomię go 10 razy, żebyśmy mogli sobie spokojnie na niego popatrzeć. Tak można zrobić stabilizację obrazu 2D, nawet z tak kiepskiego materiału, jakim są zdjęcia, robione w czasie pogody, raz słonecznej, raz chmurzystej, ponieważ chmurki biegały po niebie i zasłaniały czasami słońce. Większość zdjęć zrobiłem wtedy, kiedy były chmury, dlatego nie widać zbyt ostrego cienia pod pomidorem, no ale niestety widać, że czasami tam coś jeszcze włazi. Oczywiście można by to było zrobić lepiej, ale sama zasada działania tego noda, Stabilize 2D, to jest właśnie coś takiego. Oczywiście mogę zrobić również film z obrazków, które są nieustabilizowane. Mam do tego taki specjalny skrypt, chociaż można było wykorzystać samego Blendera. A więc może weźmy Blendera, wykorzystajmy do tego, żeby było tak bardziej blenderowo. Wystarczy tylko, że zamiast Stabilize 2D, image wrzucę po prostu do kompozyta. I w tym momencie będę miał od razu to, co wychodzi tak na surowo, jakby z tych wszystkich gotowych obrazków. I zrobię podobnie. Niech ten obrazek nazywa się jeszcze non na samym początku. Zrobimy taką samą animację, tylko już z innymi ustawieniami. Ciach. Widać, że leci dużo szybciej. Nie ma niestety, czy też nie musi już liczyć stabilizacji. Zobaczymy, co on zrobi. No i mamy zrobione. Popatrzmy teraz, jak wygląda efekt. Mam teraz tutaj dwa pliki. I teraz mam dwa employery. Widać, jaka między nimi jest różnica. No i widać, że czasami warto zrobić porządek, ustabilizować wszystko tak, jak trzeba. Mam nadzieję, że ten materiał podobał się Wam.